Dzień dobry Państwu, Izabela Kozakiewicz, witam serdecznie na Fintech Summit w Warszawie. Ze mną Maciej Krasowski, Faizen, cześć. Dzień dobry, cześć. Maćku, dzisiaj rozmawiamy dużo o technologiach, o kwestiach legislacyjnych, o tym, że technologie przebiegły w tym maratonie kwestie legislacyjne i te ich nie bardzo mogą dogonić. Z Tobą bym chciała porozmawiać o Web3. Jak Web3 swego punktu widzenia może wpłynąć na to, co dzisiaj znamy na rynku finansowym? Czy Web3 ma szansę wywrócić tą rzeczywistość, która do dzisiaj jest nam znana? No ja mam nadzieję, że ma szansę i wierzę w to, że ma szansę, bo też nasza spółka idzie w tę technologię i inwestujemy w nią coraz mocniej. Według mnie bardzo dużo się dzieje i widać, że się dzieje wśród regulacji. Unia Europejska wypuszcza kolejną propozycję regulacji MiCA, czyli dotyczących kryptoasetów. Do tego zresztą na scenie niedawno powiedzieli, że będzie dużo prac związanych z CBDC, czyli tak jakby digital currency prosto z centralnych banków, czyli taki odpowiednik stablecoinów, ale już stabilny bardziej, bo uregulowany tak i z jedynego słusznego miejsca tworzony. No, sama technologia daje bardzo dużo możliwości, jeśli chodzi o nowe produkty finansowe. Już teraz można zauważyć, ile pieniędzy jest pompowane w świat krypto, w produkty typu lending, protocols czy borrowing, albo na przykład staking, czyli tak naprawdę odkładanie swojego portfela na specjalnym smart kontrakcie, który nam tam rocznie zarabia od 10 nawet, od 5 do nawet do 10-15%. I te wszystkie produkty są dostępne wyłącznie ludziom, którzy znają krypto. My chcemy się trochę skupić na tym, żeby to przybliżyć do tradycyjnych, do osób znających tradycyjne finanse. I myślę, że tak ze 2-3 lata wejdzie MiCA w 2024 chyba, tak jest zapowiadane. CBDC tak samo. Myślę, że będzie naprawdę duże zamieszanie. Już zresztą teraz widać, że duże korporacje i banki mocno zwracają uwagę na to, co się tam dzieje. No właśnie, patrząc na to, co się dzieje tutaj na Fintech Summit, jak oceniasz w ogóle temat Web3 w sensie popularności? Jest coraz więcej rozmów na ten temat, coraz więcej wiedzy wśród ludzi. Bardzo mi się to podoba. Fajnie, że jest zainteresowanie. Natomiast jeszcze trochę bardziej o tym rozmawiamy niż coś robimy rzeczywiście, ale to i tak bardzo dobry kierunek. No, regulacje oczywiście, u nas ostatnio trochę małe zamieszanie, jeśli chodzi o to, jak KNF reaguje na krypto, są wypowiadane konta i tak dalej. No szkoda, że to akurat znowu się zaczyna, bo to jest taka trochę sinusoida. Znowu to się zaczyna dziać, natomiast mam wrażenie, że jeszcze chwilka i już wszyscy zrozumieją, że to nie ma co z tym walczyć po prostu. No właśnie, z punktu widzenia, słuchaj, instytucji tych, powiedziałabym, klasycznych rynku finansowego, tych, które są obostrzone legislaturą, taką, jaką ona dzisiaj jest i nie mogą dewelopować rozwiązań w kierunku Web3 tak, jakby chciały, tak bym powiedziała. A z drugiej strony mamy tą rzeczywistość drugiej prędkości, czyli podmioty nielicencjonowane, które pracują nad przeróżnymi rozwiązaniami. Czy nadejdzie taki moment, w którym jeśli te faktycznie legislacje nadążą za tą technologią, albo przynajmniej trochę do niej się zbliżą i umożliwią szersze wykorzystywanie Web3 w tradycyjnym strukturze produktów i usług takich bankowych, finansowych, to czy będzie to moment, w którym te firmy, które teraz bardzo ostro pracują nad nowymi technologiami, będą mogły dogonić, a być może przegonić te bardziej klasyczne, które dzisiaj nie tak bardzo pracują? No, mnie się to trochę marzy, taka zmiana warty, natomiast
wydaje mi się, że jest to mało prawdopodobne. Mhm. Raczej ci duzi, którzy jednak muszą się tłumaczyć ze wszystkich swoich działań, mają też bardzo dużo kapitału i myślę, że zaczną się przejęcia tych fajniejszych pomysłów i nie ma w tym nic złego. Uważam, że tak naprawdę celem tutaj końcowym jest uproszczenie funkcjonowania finansów, zwrócenie trochę się ku ludziom, którzy potrzebują też dostępu, bo jest bardzo dużo osób, które nie mają tego dostępu, a blockchain jest, Web3 jest idealnym rozwiązaniem, żeby przybliżyć im ten dostęp finansów, w ogóle samo posiadanie konta w banku i tak dalej. Więc to będzie ten kierunek raczej wykupywania. Chociaż parę projektów, które już zaistniały, są bogatsze niż jakieś tam tradycyjne, duże korporacje finansowe bądź banki, więc... Zobaczymy. Dzieje się. Drodzy Państwo, dzieje się w Web3 i będzie się jeszcze więcej działo w tradycyjnym świecie finansów. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki.